Dzień dobry, Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś moim gościem jest Piotr Mielec, szef Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Po pierwsze, długa nazwa i trudna. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam. A po drugie, będziemy dziś rozmawiać o certyfikatach wydawanych przez OROT dla najlepszego produktu turystycznego Opolszczyzny. To już brzmi groźnie. Produkt turystyczny. Produkty to się na półkach w hipermarkecie znajduje. Turystyka jest taka, moim zdaniem, trochę poetycka w tym wszystkim, a wy takim certyfikowaniem topornie odbieracie tą poezję turystyce. I na jakim etapie jesteśmy w tym zbieraniu zgłoszeń? Co do nazwy, no inaczej się niestety, nie dało się inaczej. Na pewno zła Unia Europejska wam kazała, nie? Narazilibyśmy się na pewno na zarzuty ze strony tych, którzy się naprawdę znają na turystyce, bardzo poważnie turystyką się zajmują jako częścią gospodarki. I oni mówią, że produkt jest produkt i to musi być produkt. Być produkt. Na zewnątrz możemy o tym inaczej mówić, ale taka nazwa niestety musi być. No to trudno. Zbieracie w tej chwili zgłoszenia. Tak. W jakiej formie? Czy to musi się z jakieś szacowne gremium zebrać i zgłosić? Czy wystarczy człowiek, który na przykład był gdzieś, zobaczył, że to ładne jest i może w tym momencie powiedzieć, a może to by mogło wygrać? Niezupełnie. Tak naprawdę zgłoszenia może dokonać osoba, firma, instytucja. Osoba fizyczna lub prawna. Która jest właścicielem, administratorem danego produktu, danej atrakcji turystycznej. Czyli to w takim razie człowiek, który skorzystał z takiego, skorzystał z tego produktu, musi namówić operatora, Boże, znowu trudne słowo, tego produktu, żeby zgłosił to do was, tak? Może być i tak. Okay. Generalnie zachęcamy właścicieli, administratorów atrakcji turystycznych, produktów turystycznych, żeby wzięli udział w konkursie. Wypełniamy ankietę elektroniczną, więc nie trzeba żadnej papierologii. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie orot.pl. Do 25 września jest czas, więc tak naprawdę jeszcze sporo. Ale już spływają zgłoszenia? Czy... Na razie jest zainteresowanie. To znaczy telefony, pytania, maile, co, jak lepiej zrobić, czy to można zgłosić, czy nie, czy lepiej coś innego. Czyli ludzie się szykują. Rozpoznanie, W pewnym sensie, ponieważ to nie pierwszy raz, kiedy robicie tą akcję, czyli jednak ludzie jakby zauważyli, że są z tego jakieś plusy i prawdopodobnie teraz się zbroją, żeby wygrać, no bo to chyba o to chodzi. To prawda. My po raz 10, jeżeli dobrze liczę, organizujemy tutaj już regionalnie ten konkurs. To taki jubileusz. Na szczeblu centralnym, bo później jest etap jeszcze centralny, zaraz powiem, to już po raz 15. Czyli najpierw zgłaszamy tutaj aplikację do nas. Wszelkie objaśnienia znajdują się na naszej stronie internetowej, jest regulamin, można przeczytać. Warto razem z regulaminem wypełnić tą aplikację, bo potem zbiera się kapituła. Ja myślę, że warto przeczytać regulamin, to jest bardzo istotne, o czym czasem zapominamy, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji warto przeczytać instrukcję obsługi, którą w tym przypadku jest regulamin. Tak, potem zbiera się kapituła, która dokonuje oceny tych produktów. Następnie wybierani są oczywiście ci najlepsi zwycięzcy. Ale potem wielka gala. Wielka gala. Wręczanie medali. Wielka gala regionalnie, oczywiście wręczanie certyfikatów, ale jest jeszcze etap centralny ogólnopolski. I tutaj kapituła decyduje o tym, które produkty, czyli wybiera tych najlepszych z najlepszych, zgłasza do etapu centralnego konkursu, który już... I to już nie jest najlepszy produkt turystyczny Opolszczyzny, tylko to jest polski. Już polski najlepszy. Tak, całej Polski. I mamy dobre przykłady i doświadczenia, chociażby ubiegły rok, poprzednia edycja Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zdobyło ten certyfikat nadawany przez Polską Organizację Turystyczną. I to już z kolei wiąże się z takimi konkretami, wymiernymi korzyściami, to jest promocją, reklamą. Ja jadąc chociażby pociągiem do Warszawy, potem obserwowałem na monitorach, reklama Muzeum Polskiej Piosenki. Czyli to jest jeden z tych efektów. Powiem szczerze, że to jest to, co mnie dość bolało, kiedy był taki okres, że trochę jeździłem do Warszawy w szczególności. To w tym Pendolino tam są różne cuda w techniki i tam właśnie jakby brakowało mi jakiegoś elementu opolskiego. Ponieważ na tych ekranach pojawił się Wrocław, pojawiły się Katowice. No a między Wrocławiem a Katowicami przecież jest to pole, które też ma co pokazać. Czyli jak rozumiem, tę dziurę już załataliśmy, tak? Tak, w jakimś sensie tak, ale to jest ta wymierna korzyść dla Muzeum Polskiej Piosenki, dla Opola, dla regionu, bo informacja, oferta dociera w ten sposób do większej ilości odbiorców. I o to nam wszystkim chodzi. My generalnie promujemy wszystkie te działania, które służą budowie
takich już profesjonalnych produktów turystycznych, które są sprzedawane. Czyli chodzi generalnie o taki pakiet cały, jak ofertę. Jak coś jest takie, powiedzmy, nie do sprzedania, w sensie na przykład może być za darmo, to to nie jest dobry produkt. Mówię w tej ocenie takiej tych ludzi, co się na turystyce znają oczywiście. Nie, on powinien być sprzedawany, no na turystyce trzeba zarabiać. Tak, skoro mówimy o produkcie, to produkt, no chyba, że produkt jest w promocji, dwa w cenie jednego na przykład. W turystyce też są takie promocje, więc można często na takie trafić i nie ma z tym najmniejszego problemu. Generalnie promujemy wszystkie takie działania, które służą tworzeniu, budowie takich profesjonalnych produktów turystycznych, takich pakietów, w skład którego wchodzi na przykład zwiedzanie jakiegoś miejsca atrakcyjnego, do tego nocleg gdzieś tam, nocleg, z degustacją czegoś tam na przykład. Na przykład, chociażby. Więc wciąż jest jeszcze za mało tego typu oferty na rynku, tej oferty, która dotyczy województwa polskiego i spędzenia tutaj wolnego czasu, więc bardzo, bardzo nam na tym zależy, ale to piłeczka tutaj po stronie przedsiębiorców. No tak, my ich na pewno będziemy wspierać. Bo to chyba jest tak, że Opolszczyzna, nie obrażając oczywiście nikogo, nie ma takich potężnych, bardzo atrakcyjnych miejsc, ale za to ma mnóstwo takich mniejszych atrakcji, które właśnie spięte w jakiś tam pakiet mogą być rzeczywiście interesujące. Z jednej strony mamy kilka takich punktów, powiedzmy dużych, no znanych tak, no, już można Krasiejów, tak? No tak, no Krasiejów otrzymał już nie tak dawno złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, czyli to jest taki, można powiedzieć, Oscar w branży turystycznej. 9 produktów turystycznych z całej Polski taki certyfikat posiada, w tym Jura Park, no to potęga, Krasiejów. Tutaj z województwa polskiego. Jest oczywiście Moszna, Góra Świętej Anny, Opole, Nysa, to powiedzmy taka pierwsza top piątka, ale są miejsca często jeszcze nieodkryte, specyficzne. Fabryka robotów w Łączniku. Słynna już, ona już powoli. Słynna już powoli u nas. Ale ona się już powoli przebija. To jest jednak ciekawostka. To też jest, pod względem skali, jest to coś niedużego, coś, gdzie można wejść pewnie w pół godziny, 40 minut czy godzinę. Jeżeli w ogóle można tam spędzić tyle czasu, obejrzeć wszystko, wysłuchać pewnie jakiejś ciekawej opowieści i uciekać dalej. Ale to jest jakaś ciekawostka, wiąże się już z jakimś specyficznym przeżyciem. No nie ma takich miejsc w każdym województwie, Ja właśnie o tym mówię, że naszą potęgą turystyczną jest to, że mamy wiele rzeczy, być może mniejszych, drobniejszych, ale za to bardzo ciekawych, mniej absorbujących czasowo i przez to też atrakcyjnych. Tak, to prawda. Nie sięgając daleko, koło Głogówka, Farska Stodoła w Biedrzychowicach. Takie muzeum, izba tradycji stworzona przez jednego pasjonata. Tak naprawdę Co by ta polska turystyka zrobiła, gdyby nie było w niej pasjonatów? To jest... Chyba w każdej branży tak jest. Potrzeba takich trochę szaleńców, pasjonatów, ludzi zarażonych jakąś ideą, którzy nie szczędzą sił, środków swojego prywatnego czasu i wtedy tworzą się naprawdę fantastyczne rzeczy. To jeszcze, panie Piotrze, na zakończenie, czy produkty łączone, bo mamy pogranicze polsko-czeskie i tam Czesi słyną z tego, że z każdej najmniejszej rzeczy potrafią wycisnąć soki tak naprawdę poważnie. No i nie mają morza przecież. A u nich te turystyczne atrakcje są świetnie oznakowane, świetnie promowane, świetnie sprzedawane. Więc czy jakieś takie łączone atrakcje też mogą się znaleźć w tej atrakcyjnej grupie? Mogą się znaleźć, one już powstają, tworzą się na szczęście, bo tego nam wciąż brakuje, czyli takiej wspólnej oferty na pograniczu polsko-czeskim. Taka nowość, Wieże Pogranicza, oferta, produkt stworzony wspólnie przez Prudnik, Jesenik, Krnow. Wieże widokowe, na które można wejść, zbiera się specjalne... U Czechów to się Rozchledna nazywa. Wiem, tak, bo byłem na jednej. Tak, i zbiera się specjalne pieczątki. Po zebraniu odpowiedniej ilości pieczątek otrzymuje się pamiątkową monetę, wybitą specjalnie. No to zupełnie tak jak kiedyś, zbierało się pieczątki, żeby dostać znaczek taki turystyczny, metalowy. Teraz, tak, i to wraca. Wiele osób jest w stanie przemierzyć jakąś nawet większą odległość po to, żeby zdobyć pieczątki, potem ostatecznie otrzymać jakąś odznakę, medal, monetę taką pamiątkową i to jednak wraca. Jest to element przyciągający dosyć sporą rzeszę turystów. Czyli jednak coś z tych lat słusznie minionych nam zostało i to nawet jakby wraca. A my będziemy jeszcze wracać na pewno do rozmowy z Piotrem Mielcem, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję.